Strzelił się. Next, please. Next, next, next. Niech będzie kustosz. Panie kustoszu. Panie kustoszu. Widzę, że wraca mój ulubiony dowódca. Zaczynamy? Panie kustosz. What the fuck? Dobra, wezmę, kupię to do pary najbliżej. Powodzenia w walce. Nie mogę pomścić cię. O nie, o nie, o nie. Naprawdę dobrze ci idzie. Zamrozimy ponownie. Źle sobie radzisz. Oby tak dalej. Dobra, weźmiemy, kupimy tego KitKata. Weźmiemy, zrobimy tak. Sprzedamy KitKata i kupimy Murloka. Zbufujemy i jedziemy. I sobie zamrozimy do pary babeczkę. 2 godziny do bycia milionerem. What? W sensie totolotek? Kustosz na pierwszym miejscu. O, jeźdź. No, oby tak dalej. Poproszę taki i taki. Panie, to może być. Murloka nie chcemy. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! Pek! I tam czwóreczka w twarz. No dobrze, temaciki ogarnięte, temaciki załatwione. A co se zbufujemy? Tego czy tego? A może tak pół na pół?
Będziemy się do jednego przyklejać. I lecimy dalej. Up, up, up and Sky. Jajajajaj. Sky, jajaja. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Pomścij mnie, gościu. Kolejna wygrana na naszym koncie, to już piąta. No pięknie. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Nieźle se radzisz. Co ja stąd chcę? No mogę tego kupić. Kupuję dwie kreatury +1/+1. No bo co? Murlock mi zbędny. Dobra, kupmy go i zrolujmy. O, widzicie. Widzicie, widzicie. Nowe opcje się pojawiły. Tylko że w tym konkretnym przypadku to ja myślę, że ja zrobię tak. Wybrałbym dokładnie tak samo. I może co najwyżej jeszcze tak w sumie. I resztę zostawię. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Chociaż teoretycznie mogłem jedną tą sprzedać i kota i kupić sobie tego raptora. No to chyba głupie by było. Pan Murlock. No pan Murlock to jak się nabufował kreatur to... O Boże, naprawdę dwa razy na kota jeden na jeden, to chyba kara, że go nie sprzedałem. No jaja zrobicie. No ten to trochę wykuksany. Jak myślisz, czy obecnie jest dobry czas na granie rankedu, żeby sobie rangę zboostować, patrząc przez to, ile osób gra ustawkę? Nie, nie ma to żadnego znaczenia. Jak się wszyscy tłuką. Opla. Zaraz dokończę, tylko muszę proszę, zrobić turkę. Proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy poziom. Ja dobra, zrobimy tak, zagramy tego. Ten jest mniejszy, więc zbufujmy porówno. O! To może być OP. Aha. I tak, kota sprzedam. To zagram. I teraz trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie. Co chcę sprzedać? Chyba chcę to sprzedać. Ok. Teraz to idzie pierwsze, to idzie drugie. To idzie trzecie, to czwarte. Kurde, zroluję to jeszcze raz. Można było nie rolować. Dobra, nie będzie. Patrząc przez to, ile osób gra ustawkę, to nie ma żadnego znaczenia, ziom. Nie wiem, w jaki sposób ilość osób miałaby wpłynąć na twoją grę na rankedach, ale jeżeli jesteś pała i sierz na tych rankedach, to sadź dalej będziesz. I trafisz na takich samych przeciwników, tylko może, nie wiem, 1/10 sekundy później na przykład, czy coś w tym stylu. To nie jest tak, że, nie wiem, to gra 100 osób i teraz 95 gra ustawkę, a 5 pozostałych gra rankedy, czy coś w tym stylu. Więc nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy ty zagrasz teraz, czy później, czy kiedykolwiek indziej. Nic to nie zmieni, że tak powiem w sumie wprost. Jedyne co to zmieni, to to, że nie grasz teraz, tylko zagrasz później i to wszystko. Nie łudź się, że będzie jakoś to wpływać bardzo na to, co ty tam robisz. Dobra, bierzemy to i w sumie weźmiemy też chyba to. Zrolujemy. Teraz tak, ty dostaniesz tego, ty dostaniesz tego. I Senseja wrzucimy, tylko pytanie, czy Senseja wrzucamy już, czy za chwilę? Jeszcze czy to sprzedamy stąd? Chyba nie. Stąd raczej te. Tu coś dostrzegam. Dobra, niech będzie. Więc możesz grać teraz, możesz grać później. Efekt będzie taki sam. Gwarantuję ci to.
Ponury żniwiarz farmę miał inia inia o. Na tej farmie hodował se coś tam hej. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Nieźle sobie radzisz, gościu. Kup se pierogi i trochę od tu. Dobra. Chcemy to do łapy, chcemy to do czegoś tam i chcemy to też. Teraz tak, to chcemy tu, to na pewno. To do ręki zostaje, to do ręki zostaje. Mamy demona Murloka. Dobra, czyli tego Murloka sprzedajemy, to kupujemy. Zwiększamy statystyki temu, bo jest mniejszy, pokrzywdzony bardziej. I teraz tak, czy my sprzedajemy tego mecha? Aha, bo to jest w ogóle mech. To kradnie buffy. A, to może nie jest takie dobre. Nie, nie musimy tego sprzedawać. Miejmy nadzieję, że ten nie ukradnie buffa po prostu. Jesteś w stanie zdementować bądź potwierdzić informacje o rzekomej nowej karcie do ustawki King Burger Burger. Jestem w stanie potwierdzić, że nowa karta została zapowiedziana przez Blizzarda, ale Blizzard powiedział tylko jak ona się nazywa. Nazywać się ma jakiś tam właśnie King Burga Burga, czy Burger Burger, czy jakiś inny King, nie wiem, nie pamiętam dokładnie nazwy. Ale nie ma powiedziane, ziomeczku, co ona ma robić ma. Także nie. Heniu. Cześć, Dawidzie. Cóż sprawiło, że mu zawitałeś w me skromne streamerskie progi? Oby tak dalej. Dobra. Level up. Najwyższa pora. Skoczyć se na jabola. Dobra, zrobimy tak, ale tą kobrę to przesunę może trochę wcześniej jednak. A ten niech se stoi gdzieś tu. Czyli wyrodziona. No taki trochę głupi ten build, ale może coś z tego się urodzi. Bardziej inteligentne. Muszę się poduczyć od lepszych, jak grać w ustaweczkę. O kurde, i do mnie przyszedłeś? Źle ci to wróżę. Muszę ci podziękować za polecenie raid, bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra. A proszę cię bardzo do usług. A ja ten czytam później w komentarzach, że cedo. Nie wiem dlaczego ludzie nie potrafią zrozumieć, że coś co im się nie podoba niekoniecznie musi być od razu złe. A jestem w 100% pewien, że jest masa takich ludzi. Na remisie. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Veno, spójrz, chłopie, jak się napierdalają. To na pewno jest niegłupim pomysłem. Myślę nad tym i nad tym, ale bestie mamy, a demona... No co mi z takiego demona, jak mam tyle życia? Niewiele w tym momencie. W przyszłości, może prędzej.
Mol'Ganis. Też średnio, mi się ten Mol'Ganis widzi. Jolo. Kurde no. Wynajmij rekruta, póki możesz. Dobra, tu coś mamy. Tu są rzeczy, które chcemy. Czy uda ci się utrzymać prowadzenie? No zobaczmy. A co to za giereczka? W sensie rajd? No takie na YouTubie nagrałem parę razy. Takie gachi game. Nie wiem, jak ci mam powiedzieć. Robisz se ziomeczków i se robisz tymi ziomeczkami różne rzeczy, ale po tym opisie to nikt ci to nie powie. Polecam mojego YouTube'a. No, troszkę to boli. Rekrutuj. Jak się wszyscy tłuką. Dobra, bierzemy to. To nas tu wam. Bierzemy to. Bierzemy to. Solidny strategiczny wybór. Bierzemy to. Bierzemy to. Kolejny zadowolony. I na koniec gramy to. Ten snajper się ostatnio tak średnio sprawdza, rzekłbym. Wynajmij rekruta, póki możesz. Dobra, mam wrażenie, że pora powiedzieć hej, 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 nara. Zefrizujemy tego borda. Trochę taka sytuacja do dupy, bo prowokacji mi strasznie brakuje. To jest ból. Nie mały, a duży. Mogłeś być nieco bardziej sprytny, Jomek. Dobra, easy peasy. Na lemonie się to zrobi. Coś na zasadzie Idle Heroes? Tak i nie. Ten sam gatunek, ale w ogóle inne podejście. A mnie się na przykład bardzo podoba. Ja w to... Znaczy, gram to może za dużo powiedziane, ale siedzę w tym całymi dniami. Natomiast... Dobra, nie będziemy szukać igły w stogu siana. Chwilę, bo robimy tak, robimy tak, robimy tak. I teraz nie wiem, czy robimy tak. No to dobre jest w sumie. Że to jest mech, a my chyba mecha nie chcemy. Kolejnego, dobra, poszukam czegoś innego. Ziomek strzelający, 2 na 10. O! To już jest całkiem pretty good. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Mogę też tego kipnąć, ale chyba nie chcę. Nie chcę.
Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. A patrzmy, stary. Chyba nie ma sensu. Dobra. A nie, wygrano, nie? Wystarczy, że jeden skasuje złą bota i elo. Elo, elo. To pora pobrać i obczaić. Chcesz mojego linka? Jak będziesz grał z mojego linka, to... Dostanę może wreszcie nagrody za to, że ktoś z niego gra. Wiecie, takie in-game. To nie Revling. Znaczy to Revling, ale nie taki, że dostaje hajs, tylko taki Revling dostępny dla wszystkiego z poziomu gry. I mieli grać. O nie, została na jednym życiu. My god. Mieli grać, mieli wbijać. A zrezygnowali, nie grają. No dobra, kupię to i kupię to. Tutaj coś jest, no coś jest. Jest to, kupimy to. Nie, czemu? Może miałem tego zbufać, fuck. To zarzuć. Kurde, i teraz pytanie. Pytanie, gdzie ja go mam? Znaczy, w sensie wiem, gdzie go mam, tylko że na kompie go nie mogę chyba ściągnąć. Zobaczmy. Udostępnij przez... Żadna z aplikacji nie może wykonać tej czynności. Dobra, to mi po prostu daj tego linka. Kurde. Czekaj, znajdę. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. O, mam. Masz. Jak ktoś z tego linka wbije 50 level, to dostanę ten shard na przyzwanie dobrych czempionów. Więc musi stary wbijać. Dodam, że ja mam po 3 miesiącach prawie 53 chyba. Tak. Więc nie poddawaj się i graj ją. Dużo. Bardzo dużo. Fucking a lot. Dobra, w Divine, znaczy w 1-1 go, a nie, to ono tak jest dobrze. Ale czy my jesteśmy w stanie? Nie jesteśmy, bo brakuje nam hapsów. Ale niedobrze. Niedobrze. O, pancia przyjechała, będzie pokarm, będzie pożywienie, dobrze. Cześć, misio. Dobra, czy my chcemy tego Void Lorda? Chyba nie, ale tego może bym piknął. Zrolujmy to jeszcze. O, tego byśmy chcieli na pewno. Tak, to sprzedajemy, to zagrywamy. To sprzedajemy. To sprzedajemy. Zróbmy tak, pozbędę się tej hydry, wezmę to, zagram to. Też mi się nie podoba. Przestawię to tutaj, odblokuję innych od prowokacji. I bufuj! Bufuj mój stół! Zrób huge board! Huge boarda zrób! Come on! Dobrze. No, puszczenie tego jako pierwsza jednostka, ciekawy pomysł.
Co? A w dupę chyba dostanie, właśnie. No naprawdę, żebym musiał zaatakować na 7 kreatur akurat w tą jednostkę. No to GG. Niestety WW, WP, WP, GG, HYZ, makaron. So fucking bad.